Witam Was bardzo serdecznie w serialowym rozkładzie jazdy na październik 2020 roku, co oznacza, że mamy już jesień i jeśli chodzi o to, co jest za oknem, będzie już tylko gorzej. Jeśli chodzi o seriale zaś, to nie będzie raczej gorzej, ale też nie powiedziałabym, że będzie jakoś super dobrze. We wrześniu mieliśmy dużo ciekawych premier, ale mało takich bardzo mocnych nowości. W październiku będziemy mieli nadal mało mocnych nowości, ale będą też jakieś w miarę interesujące premiery, no i powroty. Wraca na przykład Mandalorianin, tyle tylko, że nie jest to serial dostępny w Polsce, więc jest to pocieszenie takie, powiedziałabym, marne. Jeszcze zanim przejdę do tej naszej listy 10 tytułów, chciałam zwrócić uwagę, że miałam spory problem ze zrobieniem researchu, z wypisaniem sobie pełnej listy premier i powrotów, którą zresztą znajdziecie w opisie tego wideo. Tak jak zawsze, jeżeli jakichś tytułów zabraknie, to koniecznie dopisujcie w komentarzach, bo ja przyznaję, że się nieco pogubiłam. Jest już wyraźny chaos związany z koronawirusem i tym, że się te wszystkie grafiki posypały. Niektóre tytuły zostały poprzesuwane, niektóre premiery, na przykład wiosenne, startują teraz w październiku, a te październikowe pewnie wystartują w styczniu. W związku z czym naprawdę jest chaos i to, co też widać, to to, że niestety, ale w Polsce nie będziemy mieli już tylu równoległych premier serialowych, co w Stanach Zjednoczonych. Mówię o tych nowościach, które pojawiały się w Polsce zazwyczaj w tym samym czasie, co w Stanach Zjednoczonych. To był taki trend od, nie wiem, roku, powiedzmy półtora roku, a już w tym momencie widać, że coś się posypało i często nie mamy po prostu potwierdzonych polskich premier, dlatego będziemy troszkę na tej naszej liście zgadywać. A teraz przejdźmy już wreszcie do naszej dziesiątki. Tiny World. Nowość. Miniserial przyrodniczy. Premiera 2 października. Apple TV+. Zaczynamy dosyć nietypowo, dlatego że od serialu przyrodniczego, a rzadko nam się zdarza polecać seriale przyrodnicze, ale ten zapowiada się naprawdę super. Docelowo Tiny World ma mieć 12 odcinków. 2 października na platformie pojawi się ich 6. Wszystkie opowiadać będą o świecie, którego zwykle nie dostrzegamy. Świecie niewielkich stworzeń, które żyją pośród nas i których perspektywa znacznie różni się od naszej. Narratorem całości jest Paul Rudd, którego możecie kojarzyć choćby z głównej roli w serialu Living with Yourself. The Good Lord Bird. Nowość. Miniserial. Premiera 4 października. Showtime. Tej pozycji nie obejrzycie legalnie w Polsce, przynajmniej nie w tej chwili, ale myślę, że i tak warto wiedzieć o tym, że debiutuje, choćby dlatego, że jest to serial wyprodukowany przez Ethana Hawke'a, w którym gra on również główną rolę. Fabułę oparto na fikcyjnej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Jamesa McBride'a o ekscentrycznym abolicjoniście Johnnie Brownie, walczącym o zniesienie niewolnictwa tak zawzięcie, że doprowadził do wybuchu wojny secesyjnej. Całość ma 8 odcinków. The Walking Dead World Beyond. Nowość. Premiera 4 października. AMC. Amerykańskie. Tegoroczny październik to w pewnym sensie miesiąc The Walking Dead. Po pierwsze, fani oryginalnego The Walking Dead wreszcie będą mogli obejrzeć 16 odcinek 10 sezonu, który z przyczyn pandemicznych nie został wyemitowany w swoim oryginalnym slocie. Po drugie, wraca Fear the Walking Dead z 6 sezonem, a po trzecie startuje nowy spin-off, czyli właśnie The Walking Dead World Beyond, który ma opowiadać historię pokolenia urodzonego już po zombie apokalipsie. To całkiem nowa historia i obsada składająca się głównie z młodych postaci. Twórcy zapowiedzieli tylko 2 10-odcinkowe sezony w kontrze do tych części The Walking Dead, które nie mogą się skończyć. The Haunting of Bly Manor, sezon 2 antologii, premiera 9 października, Netflix. Nawiedzone domy to chyba najpopularniejszy motyw horrorów, jaki kojarzę, a z kolei październik to miesiąc horrorów, no bo zbliżamy się powoli do Halloween. Nawiedzone domy to również motyw przewodni antologii Netflixa, której pierwszą odsłonę mogliśmy oglądać 2 lata temu jako Nawiedzony dom na wzgórzu.
Tym razem showrunner i reżyser Mike Flanagan przeniesie widzów do posiadłości Bly, gdzie starym zwyczajem zaczną dziać się dziwne rzeczy. Fabułę oparto luźno na opowiadaniu The Turn of the Screw autorstwa Henry'ego Jamesa. Nowy sezon ma mieć 9 odcinków. The Right Stuff, nowość, premiera 9 października, Disney+. Astronauci i podróże w kosmos to jest absolutnie fascynujący temat, który ostatnio bardzo mocno inspiruje również twórców seriali, zarówno tych fabularnych, jak i dokumentalnych. Wyprodukowany przez Leonardo DiCaprio i dystrybuowany przez Disney+, fabularny The Right Stuff skupia się na medialnej histerii, jaka towarzyszyła powstaniu pierwszego zespołu astronautów zwanych siódemką Mercury, którzy mieli odbyć i ostatecznie odbyli pierwsze załogowe loty kosmiczne. Planowane sezony serialu mają skupiać się na kolejnych osiągnięciach kosmicznych aż do lądowania na Księżycu. Niestety nie wiadomo, czy i kiedy serial zobaczymy w Polsce. Grand Army. Nowość, premiera 16 października, Netflix. Epoka głupawych i nic nie wnoszących seriali Young Adult powoli odchodzi w zapomnienie i dzieje się to za sprawą tak mocnych i wyrazistych tytułów jak choćby Euphoria czy We Are Who We Are, czyli tacy właśnie jesteśmy od Luki Guadagnino. Netflix od lat celuje raczej w tej pierwszej kategorii, ale coś się wreszcie ruszyło, bo Grand Army to serial, który podejmuje tematy ważne dla młodego pokolenia. Jest to 10-odcinkowa adaptacja sztuki teatralnej pod tytułem Slut the Play, opowiadającej o niszczycielskim wpływie tzw. slut-shamingu na nastolatki. Może być to mocna rzecz, o ile jej nie ocenzurują, tak jak kiedyś 13 powodów. The Queen's Gambit, czyli Gambit Królowej, nowość, miniserial, premiera 23 października, Netflix. Była już Joanna Kulik w Diadi, czas na Marcina Dorocińskiego w Gambicie Królowej, chociaż akurat w tym konkretnym przypadku nie mówimy o jednej z głównych ról, ale o roli w 3 odcinkach. Nakręcony przez Netflix serial został oparty na powieści autorstwa Waltera Tevisa i opowiada o genialnej szachistce, która wraz z rozwojem kariery nie radzi sobie z narastającą presją otoczenia. W roli głównej wystąpiła Anya Taylor-Joy, a za scenariusz odpowiada Scott Frank. Całość ma mieć 7 odcinków. The Undoing. Nowość, miniserial, premiera 26 października, HBO Go. Nicole Kidman absolutnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o seriale. Widzieliśmy ją choćby w Big Little Lies w 2 sezonach, a teraz pojawia się w kolejnej głównej roli w serialu, który nomen omen współprodukuje, a na ekranie towarzyszyć ma jej Hugh Grant. Serial będący adaptacją powieści You Should Have Known autorstwa Jean Hanif Korelitz opowiada historię małżeństwa Fraserów, którzy wiodą szczęśliwe, komfortowe życie do momentu, kiedy jedno tragiczne zdarzenie uruchamia łańcuch zaskakujących konsekwencji. Za adaptację odpowiada David E. Kelly, który ma na koncie m.in. Wielkie Kłamstewka. Deutschland 89, sezon 3, premiera 29 października, Prime Video. 5 lat minęło od premiery świetnego szpiegowskiego dramatu produkcji niemieckiej zatytułowanego Deutschland 83. Później w 2018 roku pojawił się sequel Deutschland 86, a teraz przyszedł czas na kolejną, 3. odsłonę, która rozgrywać się ma 3 lata później. Jak tłumaczyli w wywiadach twórcy serialu, rok 89 to rok upadku muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec, a także czas wielkiej niepewności. O tym trudnym momencie w historii Niemiec opowiedzą właśnie nowe odcinki. Niestety nie wiadomo, czy serial pojawi się w Polsce na Prime Video równolegle do daty premiery. The Mandalorian, sezon 2, premiera 30 października, Disney+. Na koniec października, jak już mówiłam, wisienka na torcie, czyli powrót tego serialu, którego w Polsce oficjalnie absolutnie nie możemy oglądać. Jest to oczywiście flagowy okręt nowej platformy Disneya, Disney+, ale niestety platforma nie za bardzo spieszy się na polski rynek, w związku z czym wciąż jeszcze nie mamy dostępu do tego serialu. Mimo to, gdyby jednak kogoś interesował powrót Baby Jody, daje znać, że nowy sezon będzie miał
ponownie 8 odcinków, ale to nie wszystko, bo już w kwietniu informowano, że rozpoczęły się prace nad sezonem trzecim, który, miejmy nadzieję, zadebiutuje już za rok. Poza tym w październiku startują Monsterland, nowość, miniserial, premiera 2 października. The Walking Dead, sezon 10, odcinek 16, premiera 4 października. Fear the Walking Dead, sezon 6, premiera 12 października. Star Trek Discovery, sezon 3, premiera 15 października. Roadkill, nowość, premiera 19 października. Alienista, sezon 2, premiera 22 października. Equal, nowość, miniserial dokumentalny, premiera 22 października. Suburra, sezon 3, premiera 30 października. I to już tyle, jeśli chodzi o naszą listę podstawową oraz uzupełniającą. Jeżeli nie ma jakichś tytułów, czegoś zabrakło, to dopisujcie w komentarzach, tak jak już zresztą Was prosiłam we wstępie. Jak mówię, no sporo mamy niewiadomych na tej liście. Większość tych seriali nie będzie tak od ręki dostępna w Polsce. To jest dosyć przerażające, bo ostatnio praktycznie wszystko było dostępne. W tej chwili pojawiają się komplikacje. Nie wiem, czy to są kwestie licencyjne, czy to są właśnie kwestie związane z tym, że sobie platformy na przykład planują ramówki na przyszłość, nie mają pewności, co będzie dostępne, co uda się dokręcić, co uda się zakończyć i w związku z tym przesuwają sobie te klocki tak, że zaczyna się nam robić spory bałagan, no ale widać, musimy się już powoli zacząć przygotowywać na to, że ten bałagan będzie jakimś standardem, może nie na zawsze, ale przynajmniej na najbliższe miesiące. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek serialowego rozkładu jazdy. Ciekawa jestem, na które tytuły czekacie najbardziej. Piszcie w komentarzach. A mnie nie pozostaje już nic innego, jak pożegnać się z Wami, podziękować Wam bardzo za uwagę. Oczywiście zachęcić do lajkowania tego odcinka, subowania naszego kanału, dzielenia się tym wideo i oczywiście zapraszam Was na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Facebooka, Twittera. Dzięki.